Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Ostatnio w zasadzie na moim kanale głównie pokazuję wasze powtórki oraz jubileusze. No niestety trochę mi się ta gra ostatnio znudziła. Chodzi o World of Tanks oczywiście. Więc pokazuję głównie wasze bitwy i jubileusze, ale mam nadzieję, że już za niedługo mi się odnudzi. No po 52 tysiącach bitew można sobie z jakąś dwumiesięczną przerwę zrobić. W tym odcinku jest to bitwa z patcha 9.18. Zobaczycie Lowa, czyli czołg premium niemiecki 8 poziomu. Chyba najdroższy, ciężko powiedzieć. Już nie wiem, czy jest jakiś droższy od niego. A czy najlepszy, ciężko też powiedzieć, bo teraz są już super czołgi premium. Graczy, który wysłał mi tą powtórkę na mapie Murowanka, ma nick Markman. Cześć. Cześć Fajo, witam wszystkich. Okej, okay, czyli tobie się jeszcze gra nie nudzi, tak? No nie, jeszcze nie nudzi. Tobie się nie nudzi, no i zaraz właśnie ciekawa sytuacja, bo już mi mówiłeś przed bitwą, w twojej rodzinie nawet dziadek grywał w WOTA, nie? Dokładnie, wszyscy chyba grali oprócz no, żeńskiej części. Tak jest. No i właśnie taka sytuacja związana z tym kątem, że to jest konto dziadka, który ci po prostu przestał grać i ci je przekazał, tak? Tak, ze względu właśnie na ten Gol 2. No na swoim koncie ogólnie miałem 8000 bitew, ale nie miałem po prostu, kajs się strasznie szybko kończył na tym koncie, bo nie miałem czym zarabiać. Nie chciałem wydawać pieniędzy. No i tutaj jest taka ciekawostka, o której właśnie powiem, bo moim zdaniem super sprawa, bo twój dziadek akurat nie dlatego, że jest już nie młody, ale no akurat nie skupiał się tak bardzo na grze, no i te cyferki u niego nie były zbyt dobre, nie? No nie, niestety teraz próbuję właśnie je poprawić, ale to też nie jest takie łatwe. No właśnie. Ostatnio w ciągu miesiąca 200 WN poleciało, ale to też... No i właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest tak źle, to jest wręcz, można powiedzieć, lepiej niż jakby dziadek był fioletem, a ty byłbyś graczem pomarańczowym, bo jak wiadomo, nawet kwestia dostania się do klanu, wszyscy się patrzą na głównie ostatnie 30 dni gry, patrzą się na wyniki ostatnich czołgów i tak dalej, nie zwracają tak bardzo uwagę, większość klanów oczywiście, nie te, które dbają o średnią WN-a całego klanu, bo są w topce. Czyli na bitwach randomowych po prostu gracze trochę cię lekceważą, nie? No, dokładnie. W tej bitwie też będzie tak w zasadzie pokazane, bo wyjeżdżali jak my nie wiem, kogo zobaczyli. Tak jest. Jak widzicie, Markman ma 750 WN8, a Recent jest sporo niebieski, więc tak ci mówię, no fajna sprawa, fajna sprawa. No wiesz, ja próbowałem się dostawać też do klanów jakichś, ale to nie chcą przyjąć po prostu z głównym. Mówią, że okej, okay, że mam dobry z 30 dni, ale że ten główny też się liczy, a to jest ciężko wyciągnąć. No u nas akurat... No dobra, nieważne. W każdym bądź razie... No dobra. Ja uważam, że lepiej być graczem pomarańczowym grającym jak niebieski niż graczem niebieskim grającym jak pomarańczowy. Tak jest, taka jest prawda. Dobra, może dość o tym. No to może teraz dwa słowa powiedz właśnie dlaczego akurat w tym miejscu. No to jest akurat dobre miejsce na czołgi
z dobrym pancerzem wieży na czołgi ciężkie. Czyli coś powiedz właśnie na temat planu tej bitwy, na tą bitwę. No ogólnie wbijałem sobie właśnie na dwie. Chciałem wbić sobie trzecią mocnakę. W sensie tu mam pierwszą, ale po tej bitwie miałem już 84% ponad. I ogólnie chciałem wbijać jak najlepsze bitwy robić. A tutaj pojechałem do tego, bo tutaj ładnie można grać na wieżę i na górną płytę, taka długa. Tutaj są fajne pozycje. Czołg niemiecki Löw dostawał prawie same bufy w trakcie swojego istnienia. No i w pewnym patchu dodali mu depresję, później dodali mu prędkość, później dodali mu silnik, już nie pamiętam co mu tam pododawali. Ten pancerz mógł jednej płyty zwiększyć. I pancerz. W tej chwili naprawdę jest to bardzo przyjemny czołg, już nie taki mułowaty jak był kiedyś. Silnik ma 1000 koni, prędkość maksymalna 35 km na godzinę. Wieża naprawdę bardzo trudna do przebicia, jeżeli zerka, można powiedzieć, centralnie. Depresja 10 stopni, działo w porównaniu do czołgu T-30, który też ma depresję dobrą i też gra na wieżę, jest super celne, z bardzo dobrą penetracją. Czy się z tym zgadzasz? Dokładnie, bardzo celne, bardzo fajne, tylko czasami takie kalafiory z niego lecą, nie wiem czemu, nie widzę już czynności. Tak się teraz przy tej zawodze, co mam, Z3 jest. Ale wieża jest bardzo ciekawa, bo nawet z hejków bardzo dużo odbija. To jarzmo głównie. No. Bardzo naprawdę przyjemny czołg, a ja uważam, że od patcha 9.18 czołgi premium, które nie mają ograniczonych matchmakingów typu Löw, mają się teraz lepiej. Takie jest moje zdanie, ponieważ jak rzucało kiedyś na dychy, to tych dyszek mogło być nawet i 8, nie? A teraz jak już rzuci na dychy, a nie jest to takie bardzo częste, to tych dyszek jest tam maksymalnie 3, nie? Kilka dziewiątek i jest dużo czołgów, z którymi bez problemu można sobie powalczyć, nie? Dokładnie. Po tym w ogóle, po zmianie matchmakingu, bardzo przyjemnie się gra. Każdym czołgiem w zasadzie. Dobra. Sytuacja jest teraz dosyć już nieciekawa. Przewaga HP drużyny przeciwnej jest spora. Zaatakował cię Carvevron, który jak widać próbuje, kombinuje, mierzy, celuje. W tym właśnie momencie bardzo się zdziwiłem, bo odbiłem się od mazu. No. Olał cię i przez to pokazał tył wieży. No taki, jak sobie myśli, o, gościu ma 750 WN-a, to może nie będzie strzelał do mnie, nie? Dobra, zostałeś sam. Oho na full HP-ie. I z dupy strony TD-czek. No przesrana sytuacja. I teraz Oho popełni błąd, myśląc, o, ja jestem żółty, a to jest pomarańczowy gracz. No ja go tutaj staranuję, będę go tu bił i tak dalej. No ale co się okazuje, zaraz zobaczycie. Szybko pozbyłeś się TD-czka. No i teraz pan Oho będzie próbował zwarciu z tobą walczyć. I to jest jego błąd, bo chociaż... I w tym momencie właśnie włożyłem działo w jego działo i dzięki temu prawdopodobnie w ogóle to dałem radę ugrać, bo trafił mi w działo za chyba 150. No, tylko że powinien przeładować polewcia, a nie zdążył. Może rozwaliłeś mu działo, no ciężko powiedzieć. Ale tego chyba ładowniczego, nie jestem pewien. No. Coś tam mu się na pewno stało, bo... No bo wygrałeś. Wygrałeś w zasadzie bitwę ciężką do wygrania. Oczywiście błąd popełnił Oho, który cyferkowo był od ciebie lepszy. No, dużo lepszy. No. No i cóż. Wyniczek jest taki, że mamy tutaj stalową ścianę, high caliber, specjalistę, 2084 bazowego expa
Jest to wynik z premką. Jest to twój najlepszy wynik expa? Co ciekawe w ogóle, najlepszy chyba, ale z premką mi w ogóle pokazuje na tym, na wiesz, najlepsze wyniki. To pokazuje razem z premką 3100 najlepszy. Na wocie. No bo to jest z premką, tak szybko obliczę, plus 42, tak. Plus 1042, czyli to będzie 3126. Dokładnie. I tobie nie pokazuje się ten wynik, 3126? No właśnie pokazuje mi się 3126, a no. Nie 2000. No bo pokazuje tak się... kiedyś nie było. Nie, zawsze. Zawsze pokazuje... A to może premki nie miałem dlatego. No. 6 zniszczonych pojazdów, ale za to, jak widać, ten X bardzo dobry, obrażenia ponad 7000, zablokowane 15 strzałów, no i zarobek, mimo, jak widać, wystrzelonych pocisków za 52 tysiące kredytów, zarobiłeś prawie 150 tysięcy, czyli prawie 210 tysięcy, można powiedzieć, bez odliczeń. No właśnie, tego ten człowiek bardzo lubię, bo on ma chyba jeden z najlepszych zarobków w grze. Tak jest, no ale też niestety jest cholewcia drogi, ja tak tylko szybciutko... Tak, to jest chyba 12,5 tysiąca złota, najdroższy chyba z premium. 12,5 tysiąca złota, a jeżeli chodzi o... Aha, można go za złoto kupić, no to luzik. Tak, można. No to przynajmniej tyle pojazdy. Zobaczę, ile jest za... 184 złote. Czyli jeżeli chodzi o złotówkowe kupno, jest to najdroższy czołg wychodzi. Później jest FCM. No i tak dalej. Aha, zniżka jest T34 jest najdroższy. Dobra, to wszystko. No i cóż, przypominam na koniec to, co zazwyczaj właśnie mówię, czyli nie ma co robić resetów konta, tak jest moje zdanie. Oczywiście, jeżeli chcecie, to róbcie, to jest wasza sprawa. No, sporo jest później trudzenia się z tym zdobywaniem z powrotem czołgów i załogi. No ale jak chcecie, to proszę bardzo. W każdym bądź razie gra tylko i wyłącznie pod cyferki, moim zdaniem, nie ma do końca sensu. Chyba, że non-stop gracie uważnie i tylko i wyłącznie na cyferki, no to wtedy jest ok, nie? Ale moim zdaniem lepiej mieć te cyferki niższe niż faktyczne umiejętności. No jeszcze co do tego właśnie, do tych resetów, to mój właśnie kolega zrobił sobie reset i no już przestał grać po prostu WOTA. Bo nie miało to sensu, 12 tysięcy bitew chyba około i po prostu już nie chciało mu się wszystkiego od nowa. No. Dobra. To wszystko. Ja tobie bardzo dziękuję. Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Nie. Możesz, oczywiście. Pozdrawiamy dziadka. No, pozdrawiamy dziadka i właśnie tego kolegę od resetu. I ogólnie cały były klan mój, chłopaki z ławeczki. Tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.